pojedziemy do Maroka, czy nie pojedziemy. Jesteśmy na granicy, czekamy. Patrzeć, czy będą mi się ręce po niej trzęsły. Trzeba po prostu płacić w takich miejscach. Przyjechała na chwilę policja. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody, subskrybuj nasz kanał. Nadszedł dzisiaj nasz upragniony dzień. Jesteśmy 47 minut od Algeciras, blisko Tarify. I ruszamy do Afryki. Dokładnie, dzisiaj mamy prom do Afryki o godzinie 7. Jest godzina 4:30, musimy je tam jechać wcześniej, bo nie wysłali nam maila z biletem na prom. I musimy jechać do biura, który wydaje taki bilet. Na internecie pisze, że jest od 6:00. Musimy być pół godziny wcześniej na promie. Także o 6:30. I będziemy mieli tylko pół godziny, żeby załatwić tę sprawę, ale... No, także jedziemy trochę wcześniej, żeby się tam jeszcze rozejrzeć. I może będzie tam już wcześniej otwarte, także... No... Ruszamy. Ruszamy. Jeszcze jest ciemno na dworze. O matko, ale... Jesteśmy trochę zdenerwowani, ale będzie dobrze. No i mamy znak na Ceutę. Jesteśmy już w porcie Algeciras. I teraz się wszystko wyjaśni. Czy pojedziemy do Maroka, czy nie pojedziemy? Nie no, śmieję się, dobrze będzie. Nie wiem, dlaczego tego maila nie wysłali. Odprawialiśmy się przez internet i po prostu nic. O, kont bilety. A, spoko, zakupany jest. Czyli kont bilety. No i co? Się otwierają check-in o 6:00. Mhm. I z tym, żeby jechać, że mamy tutaj reservation i no problem. Jechać, stanąć kolejkę i tam w check-in oni mi po prostu wydrukują wszystko, nie? Okej. Okay. Dadzą mi ten boarding pass i to wszystko. No dobra, jak powiedzą, że nie, to i tak będziemy mieli czas jeszcze, żeby ten... Żeby ogarnąć ewentualnie jakąś sytuację awaryjną. Stoją tam jakieś samochody, no to jedziemy. I tutaj sobie stoimy w kolejce. Gracias. Gracias. Udało się? Czat. No to chyba popłyniemy. No i wjeżdżamy na promik. Yeah, wjeżdżamy na prom. Wszystko zgodnie z planem. Taka ciekawostka, wjeżdżamy tyłem. No, wszystkie wany wjeżdżają tyłem. Czyżby to już marokańska logika? Zaraz będziesz w Afryce. Wspijamy do brzegu. Jesteśmy w Afryce, ale jeszcze nie w Maroko, słuchajcie, bo jesteśmy w Ceucie, a Ceuta należy do Hiszpanii. Także nadal w Hiszpanii. Tak, jest to eksklawa na terenie Maroka. Tak wygląda nasza miejscóweczka w Ceucie, gdzie zjedliśmy śniadanko. Tu stoi nasze auto, darmowy parking. Ale niestety jest chłodno. Auto załadowane na maksa, zatankowana woda, wszystkie dodatkowe zbiorniki też mam zatankowane wodą, żeby mieć na razie święty spokój i spokojną głowę. W Maroku, ale tak patrzę, że trochę na poporki siadły. Lecimy dalej. No i tankujemy paliwo w Ceucie za euro 39, słuchajcie. Dobra, jedziemy teraz na jakiś parking. Musimy wziąć bilecik, żeby przejechać przez granicę. Jesteśmy przy szpitalu w Ceucie. Musimy się zgłosić do pana w pomarańczowym ubranku. Ale tu jest dużo w pomarańczowym ubranku. O, jest tam chyba w budce, dobra. Muchas gracias. Adios. No więc już mamy
bilecik na granicę. Jesteśmy na granicy, czekamy i odmierzamy czas. Ciekawe, ile nam się zejdzie. Teraz to na razie będzie jeszcze pikuć, bo to jest sprawdzanie tylko paszportów od strony hiszpańskiej, no ale wiemy, że schodzi się po stronie już marokańskiej. Nie denerwuj się. Tak zdenerwowany, że mi głos zanika. Dobrze będzie. No. Jak przejedziemy, to wam wszystko opowiemy. Jesteśmy w Maroku! Udało się, przepuścili nas. Tak, 50 minut, bardzo mili panowie. Powiem wam szczerze, naczytałem się tego wszystkiego na internecie, że tak ciężko jest przez tą granicę przejechać, tyle trzeba papierów wypełniać i w ogóle. Nie wypełniałem nic po prostu. Pan wszystko sobie wpisał w komputerze, dał mi tylko taką karteczkę, powiedział, że muszę ją trzymać aż do powrotu. Pieczątki w paszportach. Pieczątki w paszportach, są. Dokładnie. Wana, no sprawdzili tak chyba w pół minuty. Tak, wszedł tam, zajrzał do jednej szuflady. Szafki. Do jednej szafki tam na górze. No. I tyle. Także. Jedziemy. No, jedyne co ten czas to było po prostu wypełnianie dokumentów i czekanie, bo było kilka vanów przed nami, więc staliśmy w takiej nie za dużej kolejce, więc to z powodu tego czekania, bo tutaj to już było z 20 minut, także. Także przejście graniczne w Ceucie jak na razie na plus. Na plus, dokładnie. I jedziemy dalej, bo tu na razie trochę siąpi deszcz, więc szukamy afrykańskiego słońca teraz. Tak jest. Udało się. To ja może taki szybki update tylko zrobię. Stąd płynęliśmy promem do Ceuty, tutaj jest. I teraz stąd jedziemy, ominiemy Tanger i chcemy gdzieś tutaj, o tutaj poszukać afrykańskiego słońca. A póki co mgła, jak mleko. Nic nie widać. Co chwilę przejawia się tam piękny widok gdzieś tam, ale... Gdzieś tam się wyłaniają góry i nic poza tym. No i próbujemy nasz pierwszy tagin, robiony w piecu na ogniu. Z wołowiną, ziemniakami, z papryką, z marchewką, z groszkiem. Do tego mamy na przekąskę pieczywo. No i ja piję moją pierwszą miętową marokańską herbatę. Zamówiłem sobie z cukrem, bo chcę zobaczyć, czy będą mi się ręce po niej trzęsły. To jest słodka, jak nie wiem co. No, jest bardzo słodka, ale ta gin wygląda... Odpoczywanie od zwyczaje, jak ono będzie takie pyszne. A mięso, Boże, ono się rozpływa w ustach po prostu. No ten wykwintny obiadek, który przed chwilką widzieliście, nie był w jakiejś wykwintnej restauracji podawany, tylko na stacji benzynowej przy autostradzie. Znaczy, no nie na stacji, no w restauracji, przy stacji. Przy stacji, no tak, no ale przy autostradzie. Wiesz, u nas nie ma takich restauracji, nie? No dokładnie. Wami, żeby sobie zjeść taki domowy obiadek wypiekany w piecu. Szukaliśmy tylko karty do internetu, a w sumie się natknęliśmy na to, że byliśmy już tak głodni. I zjedliśmy. Jak zobaczyliśmy te tażiny, no to się skusiliśmy, no i bardzo ale dobrze. Było warto. Przepyszne. Było warto. Chyba się nie zmieszczę w tą katankę szybko. No i słuchajcie, najgorsze jest to, że jest zimno. No. Skurczy zimno, 11 stopni. Wieje wiatr i przed chwilą padał deszcz. No. Dobra. Jedziemy szukać słońca. Dalej. Jechaliśmy do miasta Asillah i szukamy jakiegoś miejsca. Zobaczymy, czy znajdziemy, ale najpierw też trzeba znaleźć sklep z jakimiś kartami telefonicznymi. Takie kampery są nawet. To są same kampery. Nie, chodzi mi o te dorożki. Cześć, witajcie w kolejnym dniu naszej podróży po Maroku. Cześć, witajcie. My już mamy pierwszą nockę za nami. Spaliśmy w miasteczku Asillah. No, i mieliśmy tak. Tu fajne towarzystwo. Van Paweł, tak, tutaj Maja i Michał. Spędziliśmy fajny wieczorek. No, idziemy teraz trochę pochodzić po mieście. Noc była spokojna, mimo że w miasteczku, no podobno tu grały dzieci. Grały do 12 w nocy, ale tak powiem wam szczerze, ustaliśmy dosyć twardo. Ja nie słyszałam nic, ani porannych śpiewów z minaretu, ani
dzieci w nocy. Ja słyszałem muezzina, jak śpiewał o 7 rano. Także to był pierwszy śpiew. Czekamy teraz na drugi. Ja spałam jak kamień po tych wszystkich emocjach po wczorajszym dniu. Tak, ale idziemy tutaj pochodzić, zobaczymy. Oczywiście z rana przyszedł tutaj do nas pan parkingowy. Wytargowaliśmy 2 dychy za noc, 20 dirhamów, także około 2 euro, może troszeczkę mniej. No tak, tak tu jest po prostu, no, że trzeba po prostu płacić w takich miejscach. No, ale bardzo było przyjaźnie, pośmieliśmy się trochę, potargowaliśmy i jest okej. Okay. Lecimy teraz zobaczyć do miasta, co się dzieje. Już nie pada i jest trochę cieplej, także... No, mam nadzieję, że z tej chmury też nic nie zacznie padać, ale jest dużo cieplej, tak. Także lecimy. W starożytności istniało tutaj fenickie, później rzymskie miasto Sillas, a współczesny Asilach stworzyli Portugalczycy. I tutaj właśnie są pozostałości właśnie muru z czasów, kiedy władali tym miastem Portugalczycy. My jesteśmy teraz na Starym Mieście, czyli w tak zwanej Medynie. Jest to najlepiej zachowana ponoć Medyna w kraju. Ciągle tu trwają jakieś remonty, jak może słyszycie dobiegające dźwięki. Unosi się zapach marokańskiego chlebka z takich domowych piekarni. Jest po prostu niesamowity klimat. Tak sobie spacerujemy tutaj tymi uliczkami po tej pięknej Medynie. Jesteśmy zauroczeni na razie klimatem, jakie Maroko nam przygotowało. To tak, jest wszędzie tłoczno i gwarnie, więc tu poszukaliśmy troszeczkę takiego bardziej cichego miejsca. Na razie tak jeszcze nie mamy takiej pewności w nagrywaniu, no bo nie wiemy też, jak będą tu reagować ludzie. Tak. No nie zawsze lubią, jak się ich nagrywa. No i też tak troszeczkę boimy się afiszować się z kamerą. Dlatego czasami musicie mi wybaczyć, że ujęcia będą troszkę niestabilne, bo będę gdzieś tam ukrywał je, będę je nagrywał gdzieś z ukrycia, z plecaka. Nie tak z ukrycia, ale po prostu nie chcemy jakoś tak bardzo się afiszować. Dokładnie, no. To jest początek naszego pobytu tutaj. Musimy się trochę przyzwyczaić. Tak. Ale to jest ładnie. Tak, jest pięknie. Słyszycie, cały czas w domach są jakieś remonty. Podejrzewam, że niedługo będzie tutaj mnóstwo pokoi do wynajęcia na Airbnb na 100%, bo jest tutaj bardzo, bardzo ładnie. Jesteśmy teraz w takiej artystycznej części tej Medyny. Jest tutaj dużo galerii, pięknych obrazów, dzieł sztuki. I co roku w ogóle w tym mieście odbywa się Międzynarodowy Festiwal Kultury. Także widać to piętno tutaj. Jesteśmy tutaj już w takiej bardziej skromnej części Medyny, w sumie chyba za Medyną, bo jesteśmy po drugiej stronie muru i zakupiliśmy wielki pęk mięty. Ona jest taka mocna, super miętowa. Będziemy robić sobie marokańską herbatkę. Zgadnijcie, ile kosztowała? 30 centów. No, eurocent. Eurocent, 20 parna. Tania jak warszcz. Tania jak mięta teraz będziemy mieli przysłowie. A propos hiszpańskiego prania, Maroko przebija. Zobaczmy. No tak. I chodząc sobie tutaj tak po tych troszeczkę bardziej skromnych miejscach, natrafiliśmy na ujęcie wody, słuchajcie. Trzeba tylko kluczem odkręcić. Tam z tamtej strony jest ulica. W jakiejś awaryjnej sytuacji mi się wydaje, że normalnie w karnisterku do wana bym te 75 litrów doniósł. No. Podoba mi się.
Powoli opuszczamy miasteczko, idziemy do Vanna, robi się coraz bardziej tłoczno, warno, no miasto budzi się do życia, że tak powiem. No my będziemy lecieć dalej chyba. Tak, lecimy w stronę Rabatu. Zawijamy się z naszej miejscówki powoli, bo tu się powoli taka awantura trochę robi, bo my już rano zapłaciliśmy jednemu panu 20 dirham, a teraz tu słyszycie dwóch następnych chce następne pieniądze, a my powiedzieliśmy, że już zapłaciliśmy i się okazało, że ten pierwszy po prostu podebrał im klientów, poszli do niego z awanturą. Tak, także okazuje się, że tutaj są walki o terytorium. O terytorium. Także uciekamy stąd. Tak, dwa razy nie będziemy płacić, jedziemy dalej. I tak mieliśmy się już ruszyć, także... Tak jest, ruszamy w stronę Rabatu i zobaczymy, gdzie nas koła poniosą. Witamy Was na naszej pierwszej dzikiej miejscówce w Maroku. Mieliśmy już dość zgiełku. No i przyjechaliśmy sobie w takie spokojne miejsce, żeby zrobić sobie porządny obiad w końcu. Chociaż wczoraj też mieliśmy porządny tajin. A dzisiaj zrobimy sobie taki tajin na patelni. Z ryżem. Dobra, patelnia jeszcze. Stwierdziliśmy z Moniką, że ugotujemy trochę więcej tego obiadu, żebyśmy mieli na kilka dni. I takie dosyć obszerne danie zrobimy z cukinią, z mięsem wołowym, tak? Nie, to jest pawo, indyk. A, indyk. No, no dobra, to indyk. Jeszcze indyk z Hiszpanii. No ale bardzo ładnie tu jest. Trochę śmieci, jak widzicie naokoło, ale ogólnie ładny widoczek. W miarę cicho, spokojnie. Obiad można gotować. Jakie ty danie przygotowałaś, piękne. No, w końcu w takich okolicznościach też chciało się gotować z takim widokiem. No. Zobaczymy, czy dobre. Mm. Ale no to... pyszne. Pyszne? Mhm. Mm. Bardzo pyszne. Idealne. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się miasto podobało. Wydaje mi się, że dobrze zaczęliśmy naszą podróż od Maroka, bo mieliśmy okazję przebrnąć przez tą zmianę kulturową w nie aż takiej dużej aglomeracji miejskiej, tylko w takim mniejszym mieście, przyzwyczaić się do tego ruchu ulicznego, do ludzi, do ich wyglądu, do... No to jest takie wszystko całkiem inne i ale taki gwar niesamowity. Tutaj sobie odpoczywamy teraz po prostu. Cisza tutaj, spokój. Przyjechała na chwilę policja. Tak. Ale tylko zapytali się, czy wszystko w porządku, skąd jesteśmy. No i pojechali. Nie wiemy jeszcze, czy zostaniemy tu na noc, czy pojedziemy trochę dalej. No, ja Monikę namawiam, żeby tu zostać. Także może zostaniemy. Aczkolwiek, no zobaczymy. Jak nas stąd nikt nie przegoni, to tu zostaniemy. No, my lecimy teraz po obiedzie sobie trochę tutaj pospacerować po tej dolince. Tak. A wam dziękujemy, że byliście z nami. Tak, no dzięki wielkie. Zapraszamy za tydzień. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, zostawić jakiś ślad po sobie, komentarz. No i kto nie subskrybuje, to zapraszamy oczywiście do subskrypcji. Dokładnie, także do zobaczenia za tydzień. Hejka! Trzymajcie się, hej!